O Jezu, ja się zakochałem w siatkówce, jak oglądałem mecze Ligi Światowej. Ta atmosfera w Spodku, kibice i całe widowisko. Nie wiem, jakoś wszystkie ruchy, które wykonuje się na boisku wtedy, były jakieś takie magiczne dla mnie. I oglądając, kiedyś tam się marzyło o tym, żeby może zagrać w Spodku w reprezentacji Polski, a teraz w tym roku miałem taką możliwość i to jest niesamowita sprawa i czasami mi się wydaje, że śnię i że to, co kiedyś jako mały dzieciak w podstawówce sobie wymarzyłem, to teraz się spełnia. Zaczynałem grać w siatkówkę, jak miałem 11 lat. Najpierw trenowałem pływanie przez rok, ale znudziło mnie codzienne pływanie od ściany do ściany, więc wolałem pójść na jakiś sport zespołowy. Myślę, że sportowiec na pewno powinien być wytrwały, konsekwentnie dążyć do celu i nie odpuszczać. Wiele jest takich osób, które się zrażają po jakichś niepowodzeniach i kończą ze sportem. W moim wypadku kończyli z siatkówką. Byłem dużo takich osób po drodze, które nie wytrwały do końca tego, że gdzieś tam ich skreślano, czy nie dawano im szansy. A jeżeli się o czymś marzy, to naprawdę trzeba patrzeć tylko na to, co ty chcesz i nie patrzeć na to, co ci mówią inni, tylko wytrwale trenować i konsekwentnie dążyć do celu. W dzisiejszych czasach czytanie książek już jest chyba uważane trochę za przeszłość i może, nie wiem, dzieci, które siedzą cały czas w internecie wolą, patrzą na książki jako na jakieś wielkie zło, co jest oczywiście nieprawdą, ale myślę, że łatwiej jest zachęcić dzieciaki do słuchania audiobooków i zamiast gdzieś tam słuchania muzyki w podróży można pochłonąć małym kosztem słuchu, a nie męcząc naszego wzroku, można pochłonąć całą książkę i czytaną przez dobrych lektorów, przez aktorów, którzy na pewno zrobią to 100 razy lepiej niż my sami gdzieś tam w głowie byśmy sobie tą książkę odtwarzali czy czytali.